miejscowości, bo to, co dajecie od siebie, wprowadza spokój, wprowadza refleksję i taki szacunek do drugiego człowieka. Wam bardzo, ale bardzo dziękuję. Jesteśmy w okresie przedświątecznym, więc pozwólcie, że tak jak stoimy tutaj, złożymy Państwu najserdeczniejsze życzenia. Radosnych i rodzinnych świąt Wielkiejnocy. Ode mnie, wójta gminy Międzyrzec Podlaski, ale też od całej mojej rodziny. Z dużą dozą taką radości spotykamy się zawsze tutaj, zawsze w gronie małżonki, bo ona również nie może się doczekać na te chwile wzruszeń. Więc życzę Państwu, aby te święta były radosne, spokojne i powtórzę to, co powtarzamy praktycznie każdego dnia, będąc z naszymi mieszkańcami. Aby ten świąteczny stół zawsze nas łączył, a nigdy nie dzielił. Zdrowych, radosnych świąt. Niech te święta będą chwilą refleksji, żebyśmy mogli na chwilę zatrzymać się od tego świata zabieganego, gdzie praktycznie często jak budzimy się, to zastanawiamy się, jaki dzień tygodnia dzisiaj jest, więc niech to będzie ten moment, kiedy będziemy mogli się zatrzymać. Przekażcie Państwo również serdeczne pozdrowienia i życzenia dla swoich bliskich. Jakżeż wielką boleść miała, gdy się do miasta wrócili i Jezusa opuścili. Tyś, Matko, przy Nim została, twardy krzyż obejmowała. O jakżeś bardzo pragnęła, abyś ciało z krzyża zdjęła. Żadnej rady tu nie było, a już ciemno nadchodziło. Aż tu z wielkiej opatrzności i z niekłamanej miłości Józef, Nikodem stanęli, aby ciało z krzyża zdjęli.